Zima na całego w Irlandii zaatakowała. Co prawda jest 0 stopni, ale śnieg sypie. Zdrowo przysypał w okolicy. W tej chwili mocny wiatr zapodaje. Ktoś wpadł w poślizg na uliczce osiedlowej. Biedny gardziarz musi stać i marznąć. Popina, szkoda mi go. Oczywiście, jak to zwykle zimą bywa, drugi dzień. Swoją drogą, drugi dzień zimy tutaj, takiego ataku. Na realia polskie, no to naprawdę nic poważnego, bo śniegu jest, no nie wiem, 10 cm i on jest, jak widać, bardzo mokry. Już spływa. Natomiast oczywiście w Irlandii wygląda to całkiem inaczej, jest to o wiele poważniejsza sprawa. W tej chwili właśnie przejeżdżamy koło szkoły, która zwykle o tej porze, ponieważ jest za 5:09, za 2:09, jest pełna. Ten parking jest tutaj pełny, a tutaj dzieci przechodzą. To jest uliczka, przez którą przechodzą dzieci do szkoły zwykle. Pusto, dzisiaj pusto, bo oczywiście szkoła zamknięta. Więc no, zima ma tutaj jednak troszeczkę inny oddźwięk. Szkoła zamknięta. Wczoraj już poważne wiadomości, przekazy, żeby sobie darować podróże i tak dalej, i tak dalej. No, śmieszne jest, że oczywiście opony zimowe to jest coś nienormalnego. Opony zimowe to jest coś niezwyczajnego tutaj. Inaczej mówiąc, wszyscy jeżdżą na oponach letnich, a jazda na oponach letnich oznacza to, że jak teraz wcisnę hamulec, to nie wiem, czy się zatrzymam do tej Skody. W każdym razie, że jak dodam gazu, to obroty pójdą do góry, a nie przyspieszę. Uwaga! No, jestem w miejscu. I tak to jest, zobaczymy. Zobaczymy, jak to się skończy. Jak to się skończy, zapowiadane jest na około tygodnia śnieg, więc jeszcze kilka dni. Przynajmniej będzie widać, że są święta. Nie wiem, czy to widać, ale góry Wicklow są ładnie w śniegu całe. Nie widać. No może trochę. Nie widać. Natomiast w realu tutaj naprawdę ładnie to wygląda. Ładnie przesypane góry.